W dzisiejszym fleszu relacja z turnieju gmin powiatu bydgoskiego, zapowiedź 17. Jarmarku Cysterskiego, informacja burmistrza Koronowa o możliwości adopcji bezdomnych psów, konsultacje społeczne na temat zmiany granic sołectwa Morzewiec oraz zapowiedzi nadchodzących wydarzeń. Siódmy turniej gmin powiatu bydgoskiego Sołtysiada w Bajkowej Krainie odbył się w Pieczyskach w dniu 13 lipca. Wszystkie gminy powiatu bydgoskiego, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrycz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski rywalizowały o puchar starosty bydgoskiego. Turniej rozpoczął się przemarszem ulicami Pieczysk prowadzonym przez Młodzieżową Orkiestrę Tentą Kujawia działającą przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie i powitaniem wszystkich uczestników przez prowadzących wydarzenie Magdalenę Tabasz z Referatu Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Koronowie i Artura Kopra, radnego Rady Miejskiej w Koronowie i sołtysa sołectwa Witoldowo. Uczestnicy zbierali punkty w 9 konkurencjach: prezentacja gminy na scenie, czczownica, tor przeszkód, siatkówka plażowa, tratwa, precyzyjna gazeta, wędkarstwo, babki z piasku. Nad przebiegiem konkurencji czuwali sędziowie Filip Skory, Paulina Kątna i Damian Małkowski. Prezentację gmin oceniało jury, przedstawiciele każdej gminy z przewodniczącym wicestarostą bydgoskim Zbigniewem Łuczakiem na czele. Gmina Koronowo obroniła tytuł z poprzedniego roku i ponownie okazała się najlepszą spośród wszystkich drużyn, zajmując pierwsze miejsce. Drugie miejsce zdobyła gmina Solec Kujawski, trzecie różnicą 1 punktu zajęła gmina Białe Błota, czwarte miejsce zdobyła gmina Osielsko, piąte Dobrcz, szóste Sicienko, siódme Dąbrowa Chełmińska, ósme zaś Nowa Wieś Wielka. Za rok również spotykamy się w gminie Koronowo na 8. edycji turnieju gmin powiatu bydgoskiego. Witajcie szanowni mieszkańcy gminy Koronowo oraz szanowni turyści. Zapraszamy Was na 17. Jarmark Cysterski, który odbędzie się 27 i 28 lipca na ulicy Klasztornej. Niebawem pojawią się plakaty oraz ulotki, na których będą rozmieszczone i wykazane wszystkie miejsca parkingowe dostępne dla Was. Pierwszy raz robimy w scenerii klasztoru, parku Grabina, w dawnych ogrodach cysterskich. Będzie to niepowtarzalne wydarzenie. Robimy tak jak najlepsze wzorce z zachodu. Zapraszamy serdecznie. Witajcie szanowni mieszkańcy. Chciałbym Was poinformować o możliwości adopcji psów odłowionych z gminy Koronowo, a przebywających obecnie w schronisku dla zwierząt w Bydgoszczy. Zasady są takie, iż poprzez Urząd Miejski oraz przez schronisko będzie można adoptować takiego pieska. Ja jako burmistrz każdemu pieskowi, który będzie zabrany ze schroniska, na swój koszt ofiarowuję smycz, obroże oraz potrzebne gadżety. Zapraszamy do adopcji. Co tydzień na naszych stronach internetowych oraz na naszym gminnym Facebooku umieszczać będziemy jednego pieska z pełnym opisem, aby Państwo mogli się zapoznać z tym. Zachęcamy do udostępnień oraz do adopcji. Szanowni mieszkańcy, burmistrz Koronowa ogłasza konsultacje społeczne w celu poznania opinii mieszkańców sołectwa Morzewiec, Wtelno i Tryszczyn w kwestii zmiany granic sołectwa Morzewiec oraz ustalenia jego granic. Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich mieszkańców sołectwa Morzewiec, Tryszczyn oraz Wtelno. Konsultacje społeczne przeprowadzone są w formie formularza konsultacji oraz otwartego spotkania z mieszkańcami. Formularze konsultacji będą zbierane w terminie od 15 lipca do 31 sierpnia 2019 roku, które dostępne są na stronie www.koronowo.pl, www.bib.koronowo.pl w zakładce konsultacje z mieszkańcami. Dostępne są również w kancelarii, biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Koronowie na pokoju nr 1 oraz w świetlicy wiejskiej sołectwa Wtelno, Tryszczyn oraz Morzewiec. Zapraszamy szanownych mieszkańców do wzięcia udziału w przedmiotowych konsultacjach, mając nadzieję, że konsultacje te będą efektywne. Witamy gorąco. Kapela Koronowiacy zaprasza na koncert kapel podwórkowych 20 lipca na plaży Pieczyskach o godzinie 18. Impreza się rozpoczyna i na drugi dzień 21 lipca w amfiteatrze od godziny 16. Gorąco zapraszamy. Kapele zagrają.